Dziennikarka zamieściła na Instagramie poruszający wpis, który opatrzyła zdjęciem znad trumny ukochanego. Racewicz opisała to zdjęcie jako pierwszą próbę wykorzystania jej żałoby na forum publicznym. To zdjęcie ma 12 lat. Bez 20 dni. Nikt mnie nie pytał, czy może je zrobić. I czy wolno je opublikować. Najgorsza chwila w życiu odarta z intymności. Pierwsza i nie ostatnia. I znów się zaczyna. Upiorny, kwietniowy dąs makabr. Jeszcze raz wychodzą z szaf upiory. Na powrót przetoczą się przez groby, trumny i domy tych, co zostali, zaczęła swój wpis. Następnie odniosła się do słów Jarosława Kaczyńskiego, które wywołały w niej ogromne oburzenie. Naprawdę, nie mamy wątpliwości, że to był zamach? Ma pan odwagę, panie prezesie, powiedzieć to w oczy mojemu synowi? Wyryć adnotację na grobie jego taty? Taką, jak to nazwać, polityczną eratę? 12 lat później paliwo z lotniczych baków jest dawno przeterminowane i zwietrzałe. Polityczne najwyraźniej wciąż nie, ubolewa Joanna. Joanna przyznaje, że każda z osób, która straciła kogoś bliskiego w tej katastrofie, ma prawo dociekać prawdy, ale powinien mieć na uwadze uczucia innych rodzin, które za każdym razem, gdy temat poruszany jest publicznie, zmuszane są do ponownego rozgrzebywania ran. Każdy ma prawo do swojego bólu. Nie rozstrzygam, czyj większy. Czy bardziej boli strata męża, ojca, syna czy brata? Żony, mamy, córki, siostry czy bratowej? Ale też każdy powinien mieć szansę, żeby znaleźć spokój. A w tej historii nie ma ani spokoju, ani ciszy, ani prywatności. Prawdy też nie. Walec puszczony w ruch dla chwilowego zysku znów przejedzie przez życie. Bez pytania, czy mu wolno. I jeszcze jedno, nie można całe życie powtarzać, wiem, ale jeszcze nie powiem. Tak samo, jak nie można dla żartu wołać, pali się. Bo, jak kiedyś naprawdę będzie płonąć, nikt nie przyjdzie z pomocą, podsumowała Racewicz.